Uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego odbyło się w auli Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu. Szanowni Państwo, jesteśmy wszyscy budowniczymi, budujmy wspólnie, budujmy tak, byśmy byli z naszego dzieła, z naszego miasta dumni. Gratuluję, no i nie zostawiajcie za długo tej ścieżki zawodowej. Przed Wami kolejna. Kreujemy naszą rzeczywistość, malujemy tą rzeczywistość, która wokół nas jest, a Wy swoją pracą właśnie dokładacie tą cegiełkę, która tutaj w naszym mieście jest bardzo potrzebna. 34 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli pozytywnie postępowanie egzaminacyjne i odbyli ponad dwuletni staż zawodowy, otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy pracują w naszych szkołach, pokonują kolejne ścieżki awansu zawodowego. Najpierw jest to staż jako nauczyciel stażysta, potem egzamin w szkole, staje się nauczycielem kontraktowym i w trakcie, kiedy tym nauczycielem kontraktowym jest, również odbywa staż. Po zakończeniu tego stażu wnioskuje o postępowanie egzaminacyjne i do tego postępowania przystępuje. Ten egzamin jest przeprowadzany przez przedstawicieli organu prowadzącego, czyli przez pracowników Urzędu Miejskiego lub radnych miasta Zabrze. Obecni są eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele organu nadzorującego, czyli kuratorium. Oprócz tego oczywiście związki zawodowe uczestniczą w tych spotkaniach, przedstawiciele związków zawodowych. No i po takim postępowaniu komisja podejmuje decyzję o tym, aby dany nauczyciel stał się nauczycielem mianowanym. Dla zabrzańskich nauczycieli był to wyjątkowy dzień otwierający ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego. Pewny etap zamknięty młodego nauczyciela. Dzisiaj wchodzimy w takie, może nie powiem życie dorosłe, ale takiego nauczyciela, można powiedzieć, ukształtowanego w pewnym stopniu już. Teraz chwila przerwy i kolejny awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Awans nauczycieli jest aktem ważnym nie tylko dla nich samych, ale również dla uczniów, rodziców, szkół, a także miasta. Idziemy z duchem czasu. Nie zapominamy o naszych korzeniach, pamiętamy o dziedzictwie i tu robimy wspólnie również z nauczycielami wiele, żeby to poczucie kontynuacji było w nas, ale chcemy tworzyć miasto na miarę kolejnych pokoleń. Tak więc ci nauczyciele, ci, którzy postawili mocno swoją nogę na ścieżce nauczycielskiej, edukacyjnej, oni z nami będą tworzyć właśnie ten piękny obraz miasta. Zwieńczeniem ceremonii był występ utalentowanych uczennic zespołu szkół nr 10 w Zabrzu, Mikulczycach.